Gdy byłam znużona moją obecną pracą w ogrodnictwie, wymyśliłam sobie karierę nauczycielki biologii. Znużenie naprawdę, każde uczucie bez wyjątku nam coś mówi, a znużenie jest takim uczuciem, które nam mówi, że coś nie jest nasze albo już nie jest nasze. Żeby to odróżnić, bo coś tak naprawdę mogło mnie kiedyś ekscytować, to nie znaczy, że to musi mnie ekscytować do końca życia. Więc jak już pojawia się znużenie, to jest brak ekscytacji. Jak pojawia się, jak zauważamy, bo to oczywiście trzeba uświadomić, jak zauważamy, że pojawia się brak tej ekscytacji, to pytanie, co my z tym robimy, bo jak my ignorujemy to znużenie, jak my nie pozwalamy sobie, to nie jest nigdy tak, nigdy nie jest tak, że jak jestem znużony tym ogrodnictwem, że ja nie mam innych pomysłów. Naprawdę, twój inner being wysyła ci kilka pomysłów dziennie na to, co może doprowadzić cię do twojego prawdziwego pragnienia, dziennie. To, czy na nim pójdziemy, czy nie, już inna kwestia, ale nigdy nie jest tak, że my jesteśmy skazani na znużenie, że musimy w nim utknąć. Jak pojawia się znużenie, to kończy się ekscytacja i to jest sygnał, że to już po prostu nie jest nasze. Teraz tak, napisałem, że wymyśliłam sobie. Oczywiście jak mówię, że myśliłam, w sensie, że wyimaginowałam, że wyobraziłam sobie, to ja bym sobie trochę inaczej ujął, odkryłam być może, bo jak człowiek może sobie wszystko wymyślić, absolutnie wszystko, jest takie słowo, które wszystko zawiera. Ja sobie mogę wymyślić, że nie wiem, że będę kosmonautą od jutra, tak? Czy będę chciał być kosmonautą, tak? Jak człowiek przeczuwa, jak coś go woła, jak człowiek gdzieś tam odkrywa, że pociąga go biologia, no, bycie nauczycielką biologii, to jest całkiem inny mechanizm, bo to wymyślenie jest przez ciebie odkrycie, przeczucie jest z zewnątrz. To są te impulsy twojego inner being, jak kompas zawsze ci wskazuje, w którą stronę masz pójść, aby przybliżyć się do swojej ekscytacji. Więc jak najbardziej. A kochani, odnośnie podnoszenia wibracji, też w tej serii Zrób sobie priorytet będzie w tych kluczowych narzędziach, które warto opanować w całym procesie rozwoju duchowego, będzie podnoszenie wibracji, bo naprawdę jest kluczowe na pewnych etapach, natomiast wszystko, absolutnie wszystko, co powoduje uśmiech na naszej twarzy, co buduje nas radość, podnosi naszą wibrację. Tutaj nie ma jakiejś jednej metody, jednej mantry, jednej magicznej afirmacji, jednego rytuału, 10 pokłonków w tym, 28 wdechów w tą stronę, 4 wydechy. Kochani, wszystko to, co ciebie ekscytuje, to tobie daje radość, co nadaje tobie uśmiechu na twarzy, podnosi twoją wibrację.